Witam Państwa bardzo serdecznie. Kontynuujemy serię poświęconą cząstkom, a konkretnie w tym odcinku powiem kilka słów tradycyjnie na temat renderowania cząstek w modelu Billboards. Przygotujmy zatem bardzo prostą scenę, w której te cząstki będziemy mogli obejrzeć. Dodaję do sceny plane'a, podniosę go do góry i rozciągnę w osi X kilka razy, tak aby uzyskać tego typu długi prostokąt. Następnie dodam do niego system cząstek, który będzie miał wszystkie parametry domyślne, a następnie rozwinę panel o nazwie render. Ten panel ma różnego rodzaju ustawienia i domyślnym jest halo, które zostało omówione w innym tutorialu. Dzisiaj mówimy o billboards. Jest tutaj cała masa ustawień, które będzie trzeba trochę chociaż poznać. A zatem powiększę ten panel i zobaczmy, co tutaj siedzi w środku. Na początek może wygeneruję te cząstki w modelu poprzednim, czyli w modelu halo, który ma bardzo mało opcji. Cząstki spadają, jak widać, wyglądają całkiem normalnie. Każda z nich jest takim punktem. W modelu billboard wygląd tych cząstek zmienia się i wtedy one przypominają troszeczkę takie małe prostokąty lub też małe kwadraty. To jest właśnie billboard. To jest coś takiego jak sprite, taki obrazek, który jest zwrócony w którąś stronę i widzimy, że te strony mogą być różne, ponieważ na przykład ten, który jest tutaj, ma zupełnie inne ustawienie niż ten, który jest tu. A zatem widzimy, że w jakiś sposób one są zwrócone i one są zwrócone w kierunku kamery. Jeżeli przesunę kamerę, proszę zobaczyć, od razu widać, że zmienia się również ustawienie tych billboardów. One są teraz bardzo małe, w związku z tym troszeczkę je powiększę za pomocą zakładki z fizyką i zmieniając wielkość cząstki. Od razu widzę, że te billboardy robią się większe i każdy z nich przypomina tak naprawdę zwykłą małą kartkę. Jeżeli wyrenderuję taką scenę, otrzymam nic innego jak takie zwykłe kwadraty. Te kwadraty oczywiście mogą być oświetlane jakimś tam światłem, które mogę dodać do sceny. No i teraz są po prostu jaśniejsze, pada na nie cień, są nieprzezroczyste i tak dalej. Ustawienia, które są tutaj, są teraz zrobione w ten sposób, że wszystkie billboardy patrzą automatycznie na kamerę, ponieważ ona jest domyślnym obiektem, który te billboardy widzi. Jeżeli spojrzę przez kamerę na swoją scenę, to zobaczę w większości przypadków jedynie same kwadraty. To dlatego właśnie, że one zwracają się w kierunku kamery. Jeżeli teraz chciałbym skonfigurować trochę ten system, to zacznijmy od tych opcji, które tu mamy. I pierwsza z tych opcji to jest Align. Align pozwala zmieniać osie, widok lub też prędkość. I jeżeli kliknę na X na przykład, to widzę, że wszystkie te billboardy ustawiają się zgodnie z kierunkiem osi X, albo Y, albo Z. Jest to dosyć proste. View jest to kierunek widoku, a więc tam, gdzie będzie kamera, tam one będą się zawsze jakoś orientować. Velocity z kolei określa prędkość tych obiektów i one będą wtedy orientowały się zależnie od swojej prędkości. Przynajmniej ja to w ten sposób rozumiem. Jeżeli jest tutaj coś nieścisłe, to później będzie trzeba zrobić do tego tutoriala uzupełnienie. Jeżeli kliknę na lock, w tym momencie wszystkie z tych billboardów będą miały zablokowaną jedną z osi. Jak widzimy, teraz jest to oś Z i wszystkie stoją pionowo, mimo tego, że dalej się same kierują na kamerę, mniej lub bardziej sensownie. Jeżeli chciałbym, aby kierowały się one na inny obiekt zupełnie, to mogę ten obiekt wybrać. To nie musi być domyślnie kamera, chociaż ona jest domyślna. Wystarczy tylko, że z tej listy wybiorę sobie billboard object i to może być na przykład lampa. W tym momencie wszystkie billboardy skierowane są w kierunku lampy. Jeżeli mam tutaj lampę, tu są billboardy, wyłączę lock, wezmę view. Proszę zobaczyć, teraz lampa jest ich centrum. One wszystkie orientują się prostopadle do niej. Tak samo mogę wybrać również nie tylko kamerę w sposób jawny, ale również plane'a. I teraz mam ciekawy układ billboardów ze środka plane'a ustawiających się tak fajnie promieniście. Oczywiście mogę to wyrenderować i będę miał tego typu układ. A więc billboardy z cząstek mogę widzieć również pod kątem, pod warunkiem, że nie są one skierowane prostopadle w osi patrzenia kamery. Pozostałe opcje, które tutaj mamy, to jest obrót, który mogę sobie narzucić na każdy z takich billboardów. Ten obrót jest wyrażony w jednostkach całkowitych, czyli 0 oznacza brak obrotu, 1 to jest cały obrót 180 stopni w jedną stronę lub w drugą. Mogę także taki obrót ustawić losowo, co spowoduje, że przy parametrze random ten obrót będzie się zmieniał o pewien kąt, ale niekoniecznie będzie to zawsze taki sam kąt. W związku z tym mogę mieć poobracane swoje billboardy w dowolny sposób, praktycznie rzecz biorąc. Mamy następnie opcję taką jak billboard offset, która powoduje, że sam taki billboard będzie przesunięty w jedną lub w drugą stronę. Ten offset jest liczony względem wielkości cząstki lub też względem wielkości billboardu, a więc mogę przesunąć taki jeden klocek troszkę w prawo lub troszkę w lewo, albo do góry, albo na dół. To jest taki prosty offset, który może coś tam zmienić.
mamy także coś takiego jak skalę. Skala wynosi teraz 1, co oznacza, że jest dokładnie taka sama jak wielkość tej cząstki. Wielkość cząstki, przypomnę, ustawiłem sobie parametrem size na 0,25. Jeżeli ustawię 1, to będę miał tego typu wielgachne billboardy. Mogę oczywiście je skalować za pomocą parametru scale. Pomniejszyć je mogę na przykład, zmniejszając wartość skali w obu osiach. Mogę je także powiększyć, co doprowadza szybko do ich na przykład znacznego rozciągnięcia. A to z kolei pozwala mi renderować bardzo ciekawie wyglądające obiekty, przypominające troszeczkę makaron, albo paski, albo patyki, coś w ten deseń. Na przykład ustawmy sobie centrum obiektu jako plane i w tym momencie mam efekt tego typu. Wylatują z tego plane'a te moje obiekty, może je powinienem przeskalować w osi na przykład X i dostaję coś takiego. Dosyć ciekawy efekt, sam z siebie być może mało interesujący, no ale gdybym to wyrenderował, dostałbym jakiś taki motyw. Może to być graficznie wartościowe dla niektórych artystów. Dobra, więc to jest jakby skala w obu osiach. A potem dochodzi do takich rzeczy, które są trochę bardziej zaawansowane. Mamy coś takiego jak warstwy UV. Warstwa UV to jest coś, co musi być dodane do tych billboardów, ale one same z siebie nie mają żadnego mapowania. Nie mogę kliknąć go osobno i zmapować. Za to mogę dodać warstwę UV do tego plane'a, z którego generuję swoje cząstki. A więc wchodzę do panelu Object Data. Tam, gdzie jest coś takiego jak UV Maps, taki panel, dodaję sobie nową warstwę UV. Nie muszę robić żadnego UV unwrappingu, ani żadnych innych rzeczy. Wystarczy tylko, że taką mapę dodam. Wtedy, kiedy wrócę do swoich ustawień cząstek, w billboardach mogę wybrać tę mapę, ponieważ ona już w tej liście się tutaj będzie pojawiała. No i teraz pierwsza mapa wybierana jest dla normalnych. A więc jeżeli będę miał jakąś teksturę nałożoną na ten mój obiekt i ta tekstura będzie jakoś rozwinięta ze współrzędnych UV, to może mapować mi normalne, a więc robić tak naprawdę wypukłości na tych obiektach. Kolejna rzecz to jest Billboard Time Index UV i to jest warstwa UV, którą po prostu muszę stąd wybrać po to, aby można było zrobić coś takiego jak podmianę obrazka, który siedzi na takim obiekcie. Podmianę obrazka można zrobić wtedy, kiedy jakieś obrazki będą na teksturze. I aby to było możliwe, powinienem tutaj wczytać sensownie wyglądającą teksturę. A więc zrobię nowy materiał dla tego plane'a. Nowy materiał, który będzie materiałem zupełnie domyślnym, bez żadnych cudów tutaj. Natomiast dodam do niego teksturę, która będzie obrazkiem. Ten obrazek wczytam z dysku. Mam tu przygotowany wcześniej obrazek, który składa się z takich 9 cyfr. W osobnym tutorialu pokazałem, jak można takie cyfry zrobić. One są z kanałem alfa. Jeżeli zaznaczę sobie w teksturze show alfa, będzie widać kratkowane tło pod nimi, co oznacza, że mają przezroczystość. A więc ten obrazek, jak wczytam, to w panelu image muszę mieć również zaznaczone use alfa. Jeżeli takie coś mam, to następnie w mappingu wybieram sobie mapowanie UV. Mogę wybrać również mapę UV, według której rozwijam siatkę. A potem w zakładce Influence zaznaczony kolor jest domyślnie, zaznaczam także alfa, ustawiam jej wartość na 1. To dlatego, aby alfa tutaj wpływała na przezroczystość tych obiektów. Oczywiście teraz żadnej przezroczystości nie będzie, ponieważ przezroczystość trzeba włączyć w materiale. A więc już mam teksturę, w materiale przewijam w dół i włączam przezroczystość, transparency. Transparency jest włączona. Nadal jej nie będzie, tej przezroczystości, to dlatego, że trzeba alfę ustawić jeszcze na 0. Teraz sytuacja jest taka, że alfa całego materiału wynosi 0, natomiast tekstura tę wartość alfy modyfikuje za pomocą tego parametru tutaj i kanału alfa, który jest wewnątrz obrazka. I teraz dostaję niektóre z tych plane'ów przezroczyste. To jest to, o co chodziło, ale oczywiście widać, że niektóre z nich znikły, w związku z tym powstaje niepokojące pytanie, co się stało. Otóż oprócz tego, że ustawię sobie Billboard Time Index UV na UV mapę i zwiążę materiał z tym plane'em, to muszę także ustawić sobie coś takiego jak Number of Splits, ponieważ teraz cała ta moja tekstura jest tak naprawdę traktowana jako jeden obrazek leżący na całym plane'ie i na każdym z tych malutkich billboardów ta moja tekstura jakoś leży. Ponieważ te billboardy trafiają raz w miejsce przezroczyste, a raz w miejsce, gdzie coś było, to część z nich po prostu jest niewidoczna. Jeżeli zmienię teraz liczbę splitów z jednego, czyli z jednej tektury na całość traktowanej na tym obiekcie, na przykład na 3, to w tym momencie muszę wybrać, według której mapy UV ten UV map będzie. Tego już nie potrzebuję. I teraz, jeżeli zrobię render, to w tym momencie widzę poszczególne cyferki. Może wyrzucę tego plane'a stąd, po to, aby one renderowały się prostopadle do kamery, dzięki temu będzie je lepiej widać. I teraz moje cząstki przypominają troszeczkę takie cyferki.
Każda z tych malutkich płaszczyzn to jest jedna cyferka, dlatego że moją teksturę, którą mam tutaj, pociąłem wirtualnie na obiekty, które są teraz poszczególnymi fragmentami. Czyli tak jakbym zrobił 3 ciachy na tej teksturze, uzyskując 9 pól. I każde z tych 9 pól jest wykorzystywane do rysowania jednego takiego billboarda. A więc ten number of split tak naprawdę to jest ilość rozcięć. Jeżeli dam tutaj 2, to będę widział prawdopodobnie jakieś niepełne cyfry. Widać, że 8 jest przecięta na pół, na przykład kawałek dwójki. A więc to wszystko jest teraz tylko tak pocięte, jakby te billboardy zawierały obrazek z mojej tekstury wycięty tak, że są tylko 4 i 1 zbrany. Oczywiście, ponieważ mam pole 3x3, trzeba zrobić 3 podziały, 3 splity. No i teraz, jeżeli mam coś takiego, to te cząstki przybierają postać zwyczajnych tekstur z każdej odpowiedniej pozycji na tym moim planie. Mogę także animować te wszystkie rzeczy, więc wyjdę może z renderu, wejdę do widoku 3D, wcisnę Shift Z, aby pokazać w czasie rzeczywistym te moje cząstki. I teraz, ponieważ jestem w klasce 44, mogę przejść do klatki 45 i widzę, że te cząstki spokojnie spadają i widzę również, że one tutaj nie zmieniają się zbytnio. A więc jest sobie taki rodzaj cyfry, takiej cząstki i ona sobie po prostu leci. Niestety teraz dochodzi, może na szczęście, nie niestety, nowych kilka opcji, ponieważ mogę zanimować te billboardy w trakcie ich ruchu. Na przykład mogę zanimować zamiast none coś takiego jak age. Age to jest wiek cząstki, który rośnie sobie spokojnie z wielkością klatek. Teraz akurat wynosi po odświeżeniu tyle, że renderuje się tutaj billboard z numerkiem 7. W kolejnej klatce może renderować się jakiś inny. Proszę zobaczyć, tutaj już przeskoczyła mi cyferka. Jeżeli cofnę, to widać, że była 7, teraz jest 8. A więc następująca zmiana bierze się stąd, że cząstka robi się coraz starsza i dzięki temu wybierane są kolejne elementy mojej tekstury po podziałach billboarda. Mamy tutaj 4, która sobie leci, zmieniła się na 5. Mam nadzieję, że to jest w miarę jasne. Oprócz takiej rzeczy fajnej, możemy też zanimować inne własności. Jeżeli cofnę trochę, tutaj zaczynają się sypać dopiero, mogę zanimować również numer klatki. A więc teraz zależnie od zmiany klatki będzie zmiana takiej cyferki, czyli co klatkę ona będzie inna. A więc widzimy, że mamy 6, potem w kolejnej klatce jest 7, potem zmienia się na 8, potem na 9, a potem z powrotem na 1. Ponieważ cyklicznie przez cały ten billboard po tej siatce wybieranie tekstury według splitów następuje. Mogę także wybrać sobie jakby animację według kąta. I ten kąt, który tutaj jest, na razie jest dla wszystkich taki sam. A więc widać, że podczas zmiany klatek poszczególnych nie zmieniają się w żaden sposób wyświetlane cyferki, ale jeżeli ten kąt troszeczkę zmienię tu, to w tym momencie widzę, że zależnie od tego, jaki ten kąt jest, taka właśnie będzie cyferka wybrana. No i to jest animacja według kąta. Dosyć ciekawa opcja. Ciekawe, kto wymyśli coś ciekawego w oparciu o animację, w oparciu o taki efekt. Mamy także coś takiego jak offset i ten offset jest teraz liniowy, co oznacza pewne przesunięcie podczas tego mojego wybierania. Jeżeli będę miał animację na przykład ze zmianą co klatkę, a więc co każdą klatkę będę miał inny numerek, tak jak na przykład teraz ta 8 na przykład zamieni się na 9 w kolejnym kroku. Ok, tutaj ją mam. Teraz będzie się zamieniała na 1, później na 2 i tak dalej. Jeżeli cofnę troszeczkę do miejsca, gdzie jest 9 i wybiorę sobie zamiast offsetu liniowego offset losowy, to wtedy sytuacja będzie wyglądała tak, że mam 2, potem 3, 4. O, działa tak samo niestety, więc tutaj wtopiłem. Ten offset, muszę przypomnieć sobie, co on robi. To jest właśnie offset, który zależy od wartości losowej i ten offset jest brany właśnie z tej siatki, z tego jak to rozumiem. Ok? Więc jeżeli mam siatkę i są takie 3 podziały w ten sposób, to tutaj jest offset 0, później jest offset 1, offset 2 i tak dalej. Teraz wybranie losowego offsetu powoduje, że brana jest raz taka pozycja, raz taka, raz jakaś inna, w sposób całkowicie losowy, przynajmniej tak to rozumiałem do tej pory. Teraz wydaje się to nie działać, więc nie wiem, czy tutaj czegoś źle nie tłumaczę. Ostrzegam, że mogę się tutaj mylić. Więc sprawdźmy to dokładnie jeszcze raz, przyjrzyjmy się temu, jak to działa. Przesunę się jeszcze po paru klatkach i popatrzmy. A więc jest 7, 8, albo tutaj 5, 6. Offset jest niestety cały czas losowy,
a więc to nie jest to, co myślałem, albo przynajmniej nie jestem w stanie tego teraz pokazać. Nie szkodzi. Mamy tutaj do wyboru random, linear albo none. Offset none spowoduje, że no niestety znowuż będzie wszystko bez sensu trochę, ale być może jest to związane też z ustawieniami tego typu, więc dokładnie nie rozumiem, o co tu chodzi, przepraszam z góry, być może będę musiał ten tutorial nagrać jeszcze raz za karę. O, mam tutaj chyba wyjaśnienie, jeżeli teraz mam age, chyba o to chodziło. Age tutaj to jest wiek cząstki i wszystkie cząstki, jak widać, im są młodsze, tym mają ten numerek mniejszy. Wraz ze wzrostem wieku tych cząstek wszystkie pokazują numerek troszeczkę wyższy. To dlatego właśnie, że nie ma tego offsetu. Jeżeli offset byłby liniowy, miałbym ten offset ustawiony w taki sposób, że wydawałoby się to tutaj liniowo, ale ten offset bierze się wtedy z kolejnych cząstek. Każda kolejna cząstka ma jakiś offset liniowo rosnący i dlatego te numerki wypadają różnie. Jeżeli będę miał offset losowy, to w tym momencie ten offset będzie już zupełnie trudny do przewidzenia. Ok? Tak będzie to wyglądało po prostu w ten sposób. No i mamy na samym końcu jeszcze coś takiego jak trail count. Weźmy sobie teraz, wyświetlmy te cząstki w ten sposób. A może wezmę sobie tutaj frame, tak aby one się zmieniały jakkolwiek. Jeżeli teraz dodam taką funkcję jak trail count, to mogę dodać tych cząstek znacznie więcej. Na przykład niech to będzie długość w klatkach. Oczywiście ustawię tutaj Z2, jakoś tak nie za dużo. Mogę teraz wybrać sobie, jak długi jest ten strumyk cząstek lecących jedna za drugą. A więc teraz każda cząstka generuje 4 ślady za sobą, czy też 3 ślady. A więc mam czwórkę, później robi się z niej dwójka, dziewiątka i siódemka. I te cząstki sobie tak będą leciały, będą się oczywiście zmieniały w jakiś tam sposób. I to jest już blisko do tego, żeby zrobić na przykład taką animację jak Matrix, czy inne tego typu efekty związane z literkami spadającymi. Oczywiście ten trail count mogę tutaj sobie zmieniać na różne sposoby. Jeżeli wyłączę i ustawię go jako długość po prostu czasu, czy długość tego ogonka, to w takim razie muszę mu dać jeszcze odpowiedni length. Ten length tutaj muszę niestety przedłużyć troszkę. Mogę doprowadzić do sytuacji, w której będzie coś takiego, że te literki będą ustawiały się jedna po drugiej. Teraz mamy 2, 4, 6 i to już jest jakaś kolejność, ale jeżeli miałbym tutaj odpowiednią długość, to jest szansa, że one będą miały postać na przykład kolejną. Teraz na przykład widać, że w każdym przypadku jest identyczna sekwencja, a więc one będą sobie leciały tak po prostu w ten sposób, zmieniając się jakoś tam. No widać, że nie zawsze to ma miejsce, ale sam z siebie efekt jest dosyć ciekawy. No więc tego typu efekty można zrobić, korzystając z tych parametrów o nazwie billboard. Jest to bardziej skomplikowane, niż się wydaje. Nie omówiłem tutaj wszystkiego, niestety skopałem troszeczkę wyjaśnienie, na czym polega ten offset, dopiero później się jakby z tego wytłumaczyłem. Mam w przygotowaniu również taki tutorial, w którym można zrobić, korzystając z tego efektu, bardzo ładny rodzaj animacji związany z takimi magicznymi gwiazdkami, ewentualnie jeszcze parę innych rzeczy. A więc, jak to się mówi, stay tuned, będziemy niedługo o tym mówić ponownie w zastosowaniach, a to był tylko taki suchy materiał encyklopedyczny, który wyjaśnia chociaż trochę z grubsza, jak to wszystko działa i po co jest. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.